Praca od zaraz, długa lista deficytowych zawodów. Ponad 11 miliardów złotych, wielkie inwestycje na drogach regionu. Uwaga kierowcy, nowe zasady badań technicznych aut. Imponująca kolekcja autografy gwiazd światowego sportu. Aktualności Beata Wolańska, jest poniedziałek, 13 listopada. Pracodawcy biją na alarm. Jeśli nie znajdą się chętni, by być piekarzem, kucharzem czy cieślą, to już wkrótce nie będzie kto miał pracować w takich zawodach. Niektórzy myślą nawet o zamykaniu firm, bo na ogłoszenia o pracę nikt nie odpowiada. Dziś w Rzeszowie o tym, jak poprawić tę sytuację, rozmawiali uczestnicy konferencji pod hasłem „Kształcenie zawodowe jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Henryk Szczęch od 27 lat prowadzi razem z żoną piekarnię i cukiernię w Rzeszowie. Zatrudnionych jest tu 38 osób, ale przydałoby się znacznie więcej. Chętnych jednak nie ma, zwłaszcza młodych. Jakoś ten zawód nie podoba się, czy no nie wiem, o co chodzi, bo to jest piękny zawód. No ale niestety, ale nie ma chętnych. Przez biuro pracy przeważnie dajemy ogłoszenie. No to niewiele osób się zgłasza, a ci, co się zgłaszają, no to jeszcze nie wszyscy przychodzą. Także praktycznie to brakuje nam ciągle pracowników. To, że zainteresowanie takim zawodem jest coraz mniejsze, potwierdzają także nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. 4 lata już próbujemy dokonać naboru do zawodu piekarz i niestety mamy w każdym roku jednego lub dwóch kandydatów, więc ci kandydaci, ponieważ nie możemy otworzyć kierunku z dwoma kandydatami, więc przekierowujemy ich na cukiernika i oni zgadzają się. Chętnych w tym roku było niewielu również do nauki w klasach kształcących przyszłych kucharzy i cukierników. Jednak dla Gabrysi, uczennicy trzeciej klasy, to właśnie zawód cukiernika był marzeniem. Jak mówi, wybierając szkołę, trzeba kierować się nie tym, gdzie idą inni, ale tym, co lubi się robić. Torty dekorować to właśnie uwielbiam najbardziej. Takie różne wzorki i te takie detale mnie interesują najbardziej. Właśnie tak jakieś tam róże z karmelu czy z masy cukrowej, jakieś figurki, to polecam. Naprawdę świetne. O tym, jak zachęcić młodych ludzi do wybierania deficytowych kierunków kształcenia, rozmawiali dziś w Rzeszowie pracownicy urzędów pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz właściciele firm i nauczyciele. Jak podkreślał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, mimo że w urzędzie zarejestrowanych jest 15 tysięcy bezrobotnych, fachowców wśród nich jest niewielu. A to właśnie fach, a nie dyplom magistra, gwarantuje dziś pracę. Nie wszyscy powinni być wyedukowani na poziomie szkół wyższych. Wydaje nam się, że wielu takich ludzi, którzy mają smykałkę, powiem, i w głowie, i w rękach, może wykonywać naprawdę dobrą, płatną robotę. I nie obawiać się, że ktoś go zwolni, bo jeśli nie pójdzie w tym zakładzie pracy, to w 5 innych go z otwartymi rękoma przyjmą. Fachowców brakuje też na kolei, bo doświadczeni pracownicy powoli odchodzą na emeryturę. Sposobem na zachęcenie do nauki przyszłych kolejarzy są m.in. stypendia od PKP. I już widać efekty. W Rzeszowie 130 osób kształci się już na przyszłych techników sterowania ruchem kolejowym i techników transportu kolejowego. Miejsc pracy w dalszym ciągu jest więcej niż tych, którzy skończyli kierunki kolejowe. Wręcz w Rzeszowie jeszcze nie ma takich osób, które te kierunki, bo dopiero od 2 lat kontynuujemy kształcenie zawodowe, ukończyli. W związku z tym wszystko przed młodymi ludźmi, wszystko przed nami. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie 3/4 ofert zgłaszanych przez pracodawców dotyczy osób z wykształceniem zawodowym i technicznym. Najbardziej poszukiwani są elektrycy, magazynierzy, krawcowe, cieśle, kucharze i piekarze. Podkarpackie Kuratorium Oświaty przedstawiło dziś dane dotyczące liczby pracujących nauczycieli po reformie edukacji. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest ich blisko 600 więcej, a liczba etatów wzrosła o ponad 1000. Zdaniem kurator oświaty w najbliższym czasie będzie też dodatkowa praca dla tzw. nauczycieli wspomagających, do prowadzenia zajęć na przykład z dziećmi autystycznymi oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Po reformie edukacji na Podkarpaciu powstało dodatkowo 59 szkół podstawowych, 20 liceów i 13 techników. Nowych szkół branżowych pierwszego stopnia jest 89. Jednocześnie rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. Te zmiany struktury szkół spowodowały zmiany kadrowe.
Mamy o 597 nauczycieli więcej. W tej chwili zatrudnionych w systemie szkolnictwa jest 39 659 nauczycieli. Co cieszy, to również wzrost etatów nauczycieli. Wzrosły te etaty o 1051, to jakieś 2,8% w stosunku do roku poprzedniego. To dane z 30 września. Podkarpacki kurator oświaty wyjaśniała dziś, że system oświatowy nie wskazuje, ile osób odeszło z zawodu, na przykład na emerytury. Wskazuje tylko nowe osoby zatrudnione na umowy. Zmieniająca się struktura szkół i nowe podstawy programowe oznaczają też zmianę zapotrzebowania na pedagogów. Potrzebni będą m.in. nowi tzw. nauczyciele wspomagający. To są nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji, a więc tutaj będzie taka grupa nauczycieli poszukiwana jeszcze bardzo długo, którzy są wyspecjalizowani do pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera i tak dalej. Będzie to grupa nauczycieli przedmiotów ścisłych. Też nauczyciele tych przedmiotów są poszukiwani i wreszcie duża grupa nauczycieli z doradztwa zawodowego. W przyszłym roku szkolnym będzie nowa podstawa programowa, mówiła dziś kurator oświaty. I takich zajęć będzie 10 godzin w klasie 7 i 10 w branżowej szkole pierwszego stopnia. Małgorzata Rau zapowiedziała, że przygotowywany jest projekt nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który będzie ograniczał liczbę nadgodzin, jeśli chodzi o dyrektorów i wicedyrektorów szkół. To dlatego, że istniało niepokojące zjawisko, że dyrektorzy, ustalając grafik, przydzielali sobie zbyt dużo takich dodatkowych zajęć. W Rzeszowie rozpoczęło się dziś drugie podkarpackie forum drogowe. Jego głównym tematem jest powstanie międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północ z południem Europy. Częścią tej trasy jest przebiegająca także przez Podkarpacie droga ekspresowa S19. W ciągu 5 lat ma powstać najdłuższy i najtrudniejszy jej odcinek z Babicy do Barwinka. Rząd przeznacza na ten cel ponad 10 miliardów złotych. Ale w najbliższych latach w regionie na dofinansowanie może liczyć także wiele innych drogowych inwestycji. Autostrada A4 otworzyła mieszkańcom Podkarpacia drzwi na zachód Europy. Aby szybciej dotrzeć na północ, kierowcom ma pomóc droga ekspresowa S19, która w naszym regionie będzie miała około 169 km. Do tej pory zrealizowano 1/5 tej trasy, czyli ponad 30 km. Na początku przyszłego roku ma być gotowa koncepcja programowa dla odcinka Rzeszów Południe Babica. Ogłoszono też przetarg na powstanie podobnych koncepcji tej trasy z Babicy do Barwinka oraz z Lasów Janowskich przez Nisko do Sokołowa Małopolskiego. Bardzo się cieszymy z tej decyzji rządu polskiego, że będzie do 2023 wybudowany korytarz łączący północ z południem województwa podkarpackiego, czyli S19. Na to rząd chce przeznaczyć ponad 10 miliardów złotych, więc to jest potężna inwestycja. Inwestycja, która, jak podkreślali uczestnicy Podkarpackiego Forum Drogowego, ułatwi życie nie tylko kierowcom. To, co strategicznie dla Polski jest niezwykle ważne, nie tylko jako Via Carpatia, ale jako przebieg po ścianie wschodniej, który jakby wygeneruje i zbuduje zupełnie nową jakość rozwoju gospodarczego nie tylko dla Podkarpacia, ale dla województw właśnie wzdłuż wschodniej granicy. W ostatnich latach dzięki programom regionalnym i dotacjom unijnym samorząd województwa przeznaczył na drogi ponad 1 200 000 000 zł. Po wielu latach oczekiwań ruszyły też prace przy budowie obwodnic. Na etapie realizacji już znajdują się obwodnica Niska i Stalowej Woli oraz obwodnica Sanoka. Natomiast końcem listopada chcemy otworzyć już oferty cenowe na budowę obwodnicy miasta Łańcuta, a na etapie przygotowawczym na najbliższe lata mamy jeszcze przebudowę, rozbudowę właściwie drogi Pilzno-Jasło. Na obwodnicę Stalowej Woli potrzeba około 300 milionów i są te środki zabezpieczone. Na obwodnicę Łańcuta potrzeba ponad 100 milionów, czy około 100 milionów i te środki są i prace idą. Jest w budowie obwodnica Sanoka za ponad 120 milionów złotych, no i jest w przygotowaniu i na te środki też są. Przebudowa drogi Pilzno-Jasło to jest około 500 milionów złotych. Szanse na rozwój dróg wojewódzkich dają także programy transgraniczne. Słowacki Interreg oraz Polska, Białoruś, Ukraina.
realizujemy w zasadzie już jeden projekt, który jest na etapie budowy. To jest odcinek drogi wojewódzkiej od Tylawy do Daliowej w Beskidzie. I drugi projekt, który no, na razie jest na liście rezerwowej, jeszcze nie ma pełnego finansowania, ale mamy nadzieję, że będziemy go robić, to jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle. Podczas forum drogowego rozmawiano także o wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, na przykład kompozytów, czyli mieszanek żywicy, włókien węglowych i szklanych. To właśnie z nich w podrzeszowskiej Nowej Wsi powstał pierwszy w Polsce most. Jest nie tylko trwalszy od tych budowanych ze stali i betonu, ale przede wszystkim tańszy w utrzymaniu. Teraz ważna informacja dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Nie będzie już można w nieskończoność jeździć od jednej do drugiej stacji diagnostycznej, licząc na łód szczęścia i pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. Bo opłata zostanie pobrana na początku badań, a każde auto i jego ewentualne usterki zostaną wprowadzone do komputerowej bazy. To rutynowe badanie, bez którego nie można wyjechać na drogę. Problem w tym, że kierowcy często nie zwracają uwagi na stan techniczny pojazdu. Liczy się, że skręca, jedzie i hamuje. Tymczasem, jak twierdzą fachowcy, diabeł tkwi w szczegółach i na pozór sprawne auto może być przyczyną wypadku. Sytuację ma zmienić nowy system. Do tej pory kierowca mógł do skutku odwiedzać stacje diagnostyczne. Gdy nie udało się podbić pieczątki potwierdzającej przegląd w jednej, próbował w drugiej. Teraz nie będzie to już możliwe. Ja przeprowadzam identyfikację pojazdu, sprawdzam z dowodem rejestracyjnym, czy to ten pojazd, który przyjechał, jest rzeczywiście tym pojazdem, który mam fizycznie na stacji. I przechodzę do pokoju diagnostów i pobieram pełną, rejestruję samochód w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców i pobieram pełną opłatę za badanie techniczne. To 99 zł w przypadku aut osobowych i 161 zł tych zasilanych gazem. Jednym z pierwszych kierowców, którego auto przeszło badania techniczne w nowym systemie, był Zdzisław Sikora z Rzeszowa. Wiedział o zmianach, ale nie spodziewał się, że testy będą tak długo trwały. Myślałem, że to krócej trwa, ponieważ jedynie został sprawdzony samochód i zostałem poproszony do zapłacenia pieniążków za badanie. O, to pomyślałem, że to pewnie jakiś skrócony jest po prostu czas na badania, a to dopiero był początek. Po zapłaceniu diagnosta wyszedł i zaczął po prostu sprawdzać samochód. Pan Zdzisław dba o swoje auto i fachowcy nie wykryli żadnych usterek. Gdyby jednak okazało się, że coś szwankuje, to odjechałby stąd z kwitkiem. Jeżeli są to drobne usterki, wyznaczam datę badania technicznego na 14 dni i w ciągu tych 14 dni klient musi usunąć tę usterkę i ponownie przyjechać na badanie techniczne. I za ponowne badanie techniczne tej usterki, którą stwierdziłem, pobieram następną opłatę. Jeżeli pojazd jest sprawny, dokonuję wpisu. Zmiany weszły w życie, ale jednak w praktyce system nie ruszył. W tym momencie pracujemy w trybie awaryjnym, bo system nie może się połączyć z CEPiK-iem. Czyli centralnym rejestrem pojazdów i kierowców. To z nim łączy się diagnosta i wprowadza dane sprawdzanego pojazdu. Od tej pory kierowca nie może już pojechać na inną stację, bo system widzi jego samochód jako auto, które już rozpoczęło przegląd i ewentualne usterki, jakie w nim wykryto. Kierowcy, którzy dzisiaj, mimo problemów z połączeniem z systemem, przebadali swoje auta, mogą spać spokojnie, bo dane ich pojazdów zostaną wprowadzone do głównego komputera CEPiK. Jeden z największych koncertów patriotycznych w regionie. Na scenie Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżańsku wystąpili młodzi artyści z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Można było posłuchać m.in. Przybyli Ułani, Orzeł Biały, Powrócisz Tu oraz inne znane utwory z różnych okresów historycznych w wyjątkowej oprawie scenicznej. Gdy ruszył na wojenkę, miał 17 lat. A serce gorejące, a lica miał jak kwiat.
młodzi wokaliści bardzo chętnie wzięli udział w tym projekcie, ale co najważniejsze, myślę, że się bardzo dużo nauczyli, dlatego że musieli się przenieść w czasy, w których do tej pory nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, jak naprawdę było. Możemy zapomnieć o wielkich czynach, jakich dokonali nasi poprzednicy i dzięki którym świat wygląda tak jak teraz. Warszawo ma, Warszawo ma. Koncert w Leżańsku był jedną z wielu odsłon obchodu Święta Niepodległości na Podkarpaciu, a ze mną Grzegorz Boratyn, autor debaty regionalnej Konkrety i Opinie. Zdaje się, że będzie o 11 listopada właśnie dzisiaj. Dokładnie. Jak sama widziałaś, koncerty, wspólne śpiewanie, wystawy, gry miejskie, rekonstrukcje. Jest mnóstwo dzisiaj sposobów obchodzenia, świętowania 11 listopada. Nie zawsze tak było. Ja pamiętam, że kiedyś była tylko jakaś akademia, ewentualnie coś pod pomnikiem. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej. No ale zadziwiające jest jednak to, że kiedy zbliża się na przykład wieczór, to ktoś krzyknie Polska dla białych Polaków i cała dyskusja, debata publiczna jest wokół tego jednego okrzyku, ewentualnie kilku transparentów i nikt nie pamięta o tym wszystkim innym. Trochę to smutne, dzisiaj chcemy o tym porozmawiać. Dzisiaj chcemy porozmawiać o nowoczesnym patriotyzmie. Nie wiem, czy widziałaś taki film Niezwyciężeni? Tak. Świetny, świetna, nowoczesna animacja. Zrobiona nowoczesnymi technikami. Warto to zobaczyć. Bo tak myślisz, że ten patriotyzm nowoczesny ma być trochę inny od tego tradycyjnego? Wiesz, nie wiem. Powinno być bardzo dużo sposobów w każdym razie wyrażania tego patriotyzmu. Nie powinno być tak, że to jest jakaś jedna sztanca, jakaś jedna miarka, do której dopasowujemy wszystko. Każdy powinien wyrażać to na swój sposób. Jak ktoś chce biegać, niech biega. Jak ktoś chce oglądać filmy, niech ogląda filmy. Dzisiaj może właśnie taki radosny patriotyzm, prawda? Myślę, że i z nutką dumy. Z nutką dumy i radosny i tak dalej. Dla każdego coś się powinno znaleźć. Ważne tylko, żebyśmy rok po roku nie popełniali takich samych błędów. Żebyśmy znowu nie mówili o tym, czy Polska ma być dla białych Polaków. I o tym właśnie dzisiaj w debacie regionalnej. O 20:30. Bardzo dziękuję. A my zmieniamy temat. Robert Lewandowski, Neymar, Luis Suarez i Sławomir Szmal. Co łączy tych sportowców? Każdy z nich złożył swój autograf Norbertowi Rzeszutowi. Młody Mielczanin ma już w swojej kolekcji ponad 3000 podpisów najlepszych sportowców na świecie i wciąż zdobywa kolejne. 20-latek z Mielca zbiera autografy znanych sportowców od prawie 4 lat. Zaczęło się przez przypadek, od wizyty na jednym z popularnych blogów poświęconym tej tematyce. Mielczanin szybko zamarzył o własnej kolekcji, a sposobów na zbieranie autografów jest kilka. Bo najlepiej jest osobiście, wtedy jest największa radość, ale niestety nie mamy zawsze takiej możliwości, więc trzeba kombinować inaczej. Można to zrobić poprzez e-mail lub poprzez kontakt na Facebooku. Zresztą wtedy to, nie umniejszając tym osobom, nie są to jakieś gwiazdy największego formatu, bo wiadomo, niektórzy mnie odpiszą kompletnie na Facebooku, bo takich wiadomości mają milion. Wtedy trzeba próbować listownie, pisać, tak jak mówiłem, na adres ośrodka treningowego, stadionu albo na adres prywatny. W kolekcji nie brakuje również podpisów zawodników reprezentacji Polski z Robertem Lewandowskim i Jakubem Błaszczykowskim na czele. Norbert prowadzi również bloga, gdzie zamieszcza swoje zdobycze. Mimo tak pokaźnej kolekcji wciąż ma marzenia. Takim celem, który jest, poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona, ale lubię sobie takie cele stawiać, jest to podpis Leo Messiego. Adres prywatny do niego do domu mam, wiem gdzie mieszka, teraz wystarczy tylko pojechać do tej Barcelony, sterczyć pod tym domem dnie, godziny, może kiedyś się uda. Każdy autograf ma swoją historię. Niektóre są wesołe, inne sentymentalne, a czasem również komiczne. Być może kiedyś przeczytamy o tym w książce. To kolejne marzenie Norberta, które ma nadzieję spełnić. Dziś poniedziałek, w studiu jest więc ze mną Mirosław Pęcak. Często jeździsz na mecze, turnieje. Czy zdarzyło ci się poprosić o autograf jakąś gwiazdę, a może masz jakiś wyjątkowy? No nie jestem namiętnym zbieraczem autografów, ale tak, czasem mi się zdarza poprosić znanego sportowca autograf. Najbardziej sobie cenię podpis Adama Małysza sprzed 16 bodajże lat. Ciągle go masz? Tak.
A serwis sportowy aktualności rozpoczynamy dziś od basketu. Łańcucki Sokół przyzwyczaja kibiców do zwycięstw. Zespół trenera Dariusza Kaszowskiego odniósł już 9. wygraną w sezonie, pokonując GKS Tychy. Sokoły rzecz jasna liderują w rozgrywkach pierwszej ligi koszykarzy. To był najtrudniejszy jak do tej pory mecz łańcucian we własnej hali. Rywal, Tyski GKS, przed sezonem typowany był do awansu i postawił w Łańcucie trudne warunki. Miejscowi lepiej zaczęli, później długo na prowadzeniu byli goście. Sokół cały czas gonił wynik. Straty udawało się odrabiać, ale goście też nie rezygnowali i dwie minuty przed końcem byli lepsi o 4 punkty. Wtedy sprawę wzięli w swoje ręce bracia Zywertowie i miejscowie byli na plusie. Gra na faulu GKS-owi się nie opłaciła, bo przy decydujących osobistych ręka nie zadrżała kapitanowi Sokół. Tyle już przestrzeliliśmy dzisiaj tych osobistych w ogóle rzutów, że to już było po prostu chyba przesada jeszcze, jak ja bym nie trafił na koniec. Sokół wygrał 81-74, odnosząc 9. zwycięstwo w sezonie. Ten zespół jest mało doświadczony, można powiedzieć, bo najbardziej doświadczeni gracze to są gracze na pozycjach podkoszowych, a tutaj ci młodzi chłopcy na pozycjach 1, 2 i 3 bez doświadczenia pierwszoligowego nadają ton tym spotkaniom. Na plusie także Siarka, która po zwycięstwie w Warszawie awansowała na 5. miejsce. W Ekstraklasie cenna wyjazdowa wygrana Krośnian. A w drugiej lidze piłkarskiej cenna wyjazdowa zdobycz Stali Stalowa Wola. W Kluczborku Hutnicy wywalczyli punkt, remisując bezbramkowo z zespołem MKS-u. Ta zdobycz to w dużej mierze zasługa bramkarza Stali. Mikołaj Brylewski kilkukrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki. W 72 minucie tylko sobie znanym sposobem obronił uderzenie Marcina Niemczyka. Napór gospodarzy trwał do samego końca. Gracze MKS-u, który w tabeli jest jeszcze niżej od Stali, zdawali sobie sprawę, że to mecz z gatunku o 6, a nie 3 punkty. Jednak nie byli w stanie pokonać świetnie dysponowanego golkipera Stalówki. Goście wydawali się być zadowoleni z podziału punktów. Pewne elementy, które żeśmy sobie pracowali przez cały tydzień na ten mecz, zafunkcjonowały. Natomiast w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o mecz, mieliśmy kilka sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki. W tabeli drugiej ligi Stal jest 13, Siarka po zwycięstwie nad wiceliderem Wartą 5. To były ostatnie mecze rundy jesiennej, ale drugoligowcy w tym roku rozegrają jeszcze 2 kolejki z wiosny. W trzeciej lidze piłkarskiej na 5 z plusem zagrały drużyny rzeszowskie. Stal efektownie pokonała niedawnego lidera Sołę Oświęcim, a Resowia przywiozła komplet punktów z wyjazdowego starcia w Ostrowcu. W Rzeszowie Stal rozbiła Sołę Oświęcim 3-0, a ozdobą meczu był pierwszy gol zdobyty już w 4 minucie przez Wojciecha Rejmana. Ta bramka może kandydować do miana trafienia rundy. Ten sam zawodnik kilkanaście minut później wykorzystał rzut karny i przy prowadzeniu 2-0 skończyły się emocje. Stal uważnie grała w defensywie, a 3 minuty przed końcem wynik meczu ustalił Maciej Maślany. Fajnie, że wygraliśmy, fajnie, że do zera, fajnie, że wróci jakaś może nie pozytywna atmosfera, bo staraliśmy się cały czas podchodzić do tego tematu, że nic nie jest stracone, robimy swoje. Świetny mecz rozegrali także Resowiacy, których do zwycięstwa w Ostrowcu nad Krzo poprowadził Bartłomiej Buczek. W 7 minucie wykorzystał świetną asystę Michała Ogrodnika. Gospodarze próbowali odrabiać straty, ale w 58 minucie z wolnego dośrodkował Dawid Kwiek, a Buczek tym razem strzałem głową podwyższył na 2-0. Krzo zdobyło kontaktowego gola 15 minut przed końcem. Persona wykorzystał rzut karny, ale 3 punkty pojechały do Rzeszowa. Strzeliliśmy bramkę, mogliśmy po przechwycie w środku pola i w bardzo fajnym zagraniu Ferreta do Ogrodnika strzelić drugą w pierwszej połowie. Niestety nie udało się, ale myślę, że tutaj delikatnie byliśmy lepsi od gospodarzy. Liderem trzeciej ligi jest Motor, druga Resowia traci do Lublinian 2 punkty. 5. Stali, 6. Wólczanka mają 5 punktów mniej. Sanoccy hokeiści na fali. Drużyna Ciarko KH odniosła 3. z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi słowackiej i awansowała na 5. miejsce w tabeli. To był już początek rundy rewanżowej. Sanoczanie na otwarcie sezonu wygrali w Trebiszowie i w sobotni wieczór 2000 kibiców też oklaskiwało zwycięstwo. Na pierwszego gola trzeba było jednak czekać do drugiej tercji, a zdobył go kapitan gospodarzy Mateusz Wilusz. Najciekawiej było jednak w ostatniej odsłonie meczu. Najpierw goście wyrównali, ale w 52 minucie Ciarko znów było górą. Tym razem po ładnej akcji trafił Hubert Demkowicz. Rywale wycofali bramkarza, ale minutę przed końcem skarcił ich Marcin Biały, ustalając wynik meczu na 3-1. Na ławkę trenerską powrócił Tomasz Demkowicz i jego praca w duecie z Marcinem Ćwikłą ma trwać nadal. Wróciłem, jestem, pomagam, będziemy robić wszystko, żeby drużyna grała jak najlepiej.
jest mankamentów dużo do poprawy. Sanoczanie awansowali na 5. miejsce. W najbliższą sobotę zagrają wyjazdowe starcie w Humennem. Będą to derby miast partnerskich. Wyjaśniła się przyszłość rzeszowskiego żużla. Właścicielem spółki Speedway Stal został Ireneusz Nawrocki. Pierwszoplanową postacią drużyny, która w przyszłym roku będzie startować w drugiej lidze, ma być eks-mistrz świata Greg Hancock, a nowym trenerem został Mirosław Kowalik. Więcej o tym w jutrzejszych aktualnościach. Dziś dziękuję za uwagę. To był sport, a przed nami jeszcze prognoza pogody. Po deszczowym poniedziałku przed nami niestety pochmurny wtorek, ale podobno od środy już trochę więcej słońca. O szczegółach Adam Bienias. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.